Dzień Dobry, dobry. dzisiaj naszym gościem jest pani Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnic. Witam. Pani prezydent, za panią pierwsze 100 dni urzędowania. Jakie to były dni? Bardzo trudne, bo zawsze początek, kiedy trzeba zorganizować pracę po swojemu, kiedy trzeba się jeszcze dużo nauczyć, to na pewno czas niełatwy. Ale mam dobrych współpracowników, dobrych urzędników i już pomału wychodzimy na prostą. Pomału zaczynamy pracować trochę mniej niż 12 godzin na dobę. Nowa władza zawsze zaczyna od zmian personalnych. Takie decyzje podjęła również pani. Czym kierowała się pani przy doborze współpracowników? Ja stawiam na dwie zasady, na dwie cechy, które bezwzględnie dla mnie są konieczne. Po pierwsze to kompetencje zawodowe. Dobieram sobie tak współpracowników, żeby wiedzieć, iż mają oni te cechy i takie wykształcenie, jakie jest potrzebne na danym stanowisku. A druga rzecz to lojalność. Myślę, że to nie jest nic dziwnego, szczególnie dotyczy tych najbliższych osób z najbliższego kręgu. Chodzi o to, żeby pracować w zaufaniu, chodzi o to, żeby dobierać ludzi, którzy takimi samymi zasadami jak ja się kierują, czyli przede wszystkim dobrem miasta, dobrem mieszkańców i dobrym wykonywaniem swoich obowiązków. Nie sposób nie zapytać o imprezy kulturalne, szczególnie te, które zostały wykreślone z kalendarza. Wiemy już, że alternatywą dla Kongresu Regionu będzie Kongres Turystyki Polskiej. Świdniczanie czekają jednak na alternatywę dla Festiwalu Reżyserii Filmowej. Czy i jakiej imprezy możemy się spodziewać? Ja jeszcze słowo wyjaśnienia o Kongresie Turystyki Polskiej, bo nie naszym zamiarem było takie wprost zastąpienie imprezy imprezą, ale pomysł narodził się jakby równolegle i w momencie, kiedy zostały nam środki, które były w budżecie przeznaczone na Kongres Regionów, mogliśmy poszukać innej, myślę, że ciekawej merytorycznie i przydatnej również miastu i również podmiotom tu działającym imprezy. Robimy to we współpracy z Ministerstwem Sportu, we współpracy z wieloma organizacjami turystycznymi, z wieloma podmiotami, także naukowymi. Myślę, że będzie to naprawdę strzał w dziesiątkę, który będzie służył nam wszystkim, bo chcemy wszyscy skuteczniej wykorzystać ten potencjał, jaki jest w naszych miastach. Natomiast co do Festiwalu Reżyserii, przypomnę, że cała kwota, która była przeznaczona na realizację tej imprezy, została przekazana decyzją również radnych do budżetu Świdnickiego Ośrodka Kultury. Będziemy dzięki temu mieli więcej imprez, szczególnie teatralnych i również filmowych. Nie chcę na razie zdradzać szczegółów, bo jesteśmy w trakcie ostatnich uzgodnień z naszymi partnerami, ale myślę, że już wkrótce ku radości wszystkich obwieścimy, jakich imprez w tym zakresie mogą się spodziewać w najbliższym roku. Czego pani zdaniem, jakich decyzji od władz oczekują teraz Świdniczanie? Ja myślę, że dla Świdniczan jest bardzo ważny komfort życia, a ten komfort zaczyna się tuż za progiem. Wszyscy chcą chodzić równymi ulicami, jeździć równą jezdnią, mieć oświetlone drogi, oświetlone ciągi piesze. Chcą przede wszystkim, żeby ich miasto było czyste. I tak właśnie do tego podeszliśmy, bo pierwsze decyzje dotyczyły posprzątania miasta. Skierowaliśmy większe siły, większe środki. W tej chwili mamy utworzoną grupę pracowników interwencyjnych. Dokonaliśmy gruntownego sprzątania ciągów przyulicznych, dość dobrego sprzątania parków. Wciąż jeszcze tam sprzątamy. Zdefiniowaliśmy większość dzikich wysypisk i takich miejsc, gdzie śmieci gromadziły się przez lata i te miejsca w tej chwili oczyszczamy. Bardzo się cieszę, że w takie akcje włączają się też mieszkańcy. Widzą, że coś się w mieście zaczęło dziać, sami oferują pomoc, jest coraz czyściej, coraz chludniej. Kolejny krok to remonty chodników. Dzięki decyzjom Rady Miejskiej przystępujemy do remontu pierwszych 9 chodników. Myślę, że w następnym miesiącu przy kolejnej korekcie budżetu wprowadzimy kolejne zadania właśnie z tego zakresu do realizacji. Na przedostatniej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu środków na sporządzenie dokumentacji projektowej 2 budynków mieszkalnych, w tym jednego socjalnego. Wstrzymano również sprzedaż przetargową mieszkań stanowiących mienie komunalne. W jakim stanie jest w tej chwili gospodarka mieszkaniowa Świdnicy? Ile rodzin czeka na przydział mieszkania? I co jeszcze poza tymi wcześniej przeze mnie wymienionymi działaniami, przepraszam, można jeszcze zrobić, by ożywić tutaj rynek mieszkaniowy? Ja uważam, że niestety stan gospodarki mieszkaniowej, w jakim zostawili tę gospodarkę poprzednicy, jest fatalny.
kompletna blokada, jeśli chodzi o przydział lokali socjalnych, szczególnie tych lokali, gdzie mają zamieszkać rodziny z dziećmi. Miasto nie dysponuje w tej chwili ani jednym wolnym, przygotowanym lokalem na taki cel. Mamy za to spory zestaw pustostanów, których przez lata nie remontowano. Patową sytuację ponad 300 rodzin czekających na przydział mieszkania. Są rodziny, które na liście przydziałów tkwią już prawie 10 lat. Ta decyzja o budowie mieszkań socjalnych, ale również lokali mieszkalnych, czyli tak zwanych dawnych komunalnych, to ma być krok ku temu, żeby tę sytuację bardzo trudną rozładować. W budynku, który planujemy wybudować przy ulicy Robotniczej, chcemy przede wszystkim lokować właśnie rodziny z małymi dziećmi, żeby one miały godziwe warunki do życia. Z kolei przy ulicy Westerplatte, po dawnym budynku Dolmebu, będą lokale do normalnego przydziału dla osób, które są w stanie płacić czynsz za pełnowartościowe mieszkanie. W ten sposób odblokujemy to, co dzisiaj jest tak mocno zablokowane. Natomiast co do wstrzymania prywatyzacji, to też jest tylko proces przejściowy. Chcemy przyjrzeć się całej gospodarce mieszkaniowej i wytypować mieszkania, które naszym zdaniem naprawdę powinny iść do prywatyzacji. Na przykład wyprowadzić z dzisiejszych wspólnot mieszkaniowych lokale socjalne i te właśnie lokale sprzedać na wolnym rynku, żeby tworzyć całe wspólnoty prywatne, które będą się już gospodarować, które będą zarządzane tak, jak to powinno wyglądać. Wydaje się, że rok 2015 jest rokiem inwestycji drogowych w Świdnicy. Rozpoczęła się modernizacja ulicy Kliczkowskiej. Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja ulicy Wałbrzyskiej. Pojawiła się jednak jeszcze jedna inwestycja związana z przebudową układu komunikacyjnego przy ulicy Ceglanej. Miasto w tym roku jeszcze musi wygospodarować dodatkowe 2 miliony na budowę ronda w tym rejonie. Dlaczego te koszty wzrosły tak drastycznie? Dlatego, iż wcześniej nikt nie zdefiniował tego, co dzieje się pod ziemią. Nie wiem dlaczego. Poprzednicy też zostawili taką informację, że udział miasta będzie wynosił około 800 tysięcy. Dziś słyszę o 2 milionach, co wynika z konieczności przebudowy sieci średniego napięcia, sieci gazowych. Leży to też po stronie miasta. Powiem tak, jestem niezadowolona z tego, że zostaliśmy zobowiązani umową notarialną do realizacji takiej inwestycji. Ten układ komunikacyjny nie rozwiązuje żadnych problemów komunikacyjnych miasta w tym rejonie, bo ich po prostu nie ma. Nie ma problemu z wjazdem do osiedla młodych ulicą Emilii Plater, nie ma problemu z komunikacją do garaży i do ogrodów działkowych przy ulicy Ceglanej. To rondo wymuszone przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad swoimi wymogami będzie służyło przede wszystkim właścicielowi, inwestorowi supermarketu, który w tej chwili powstaje na terenie dawnego boiska przy Słotwinie, bo tak ten teren zwykło się nazywać. Wątpliwy interes miasta, wątpliwa inwestycja. Niestety umowa notarialna podpisana przez moich poprzedników obliguje nas do realizacji tego przedsięwzięcia. A ile pieniędzy wpłynęło do kasy miejskiej ze sprzedaży tych działek i czy miasto rzeczywiście na tej inwestycji zarobi? No, jest to bardzo wątpliwy zarobek. Dwie działki miasto sprzedało inwestorowi w przetargu za kwotę około 1 800 000 brutto. Dwie działki sprzedane zostały bezprzetargowo za kwotę około 1 000 000. Łącznie 2 miliony 900 uzyskamy, dlatego że część inwestor zapłaci dopiero pod koniec tego roku. No 2900 minus 2900 tysięcy za, można powiedzieć, sprzedaż działki pod budowę supermarketu. Nie jest to dobra kwota dla miasta. Uważam, że można było postąpić inaczej, scalić działki, sprzedać je łącznie i wówczas uzyskać o wiele wyższą kwotę. Bardzo jestem też z tej transakcji niezadowolona. Uważam, że nie zadbano tutaj należycie o interes miasta. A czy na świdnickim rynku jest miejsce na kolejny taki duży hipermarket? Też patrzę na to sceptycznie. Tym bardziej teraz, kiedy w mieście powstały nowe sklepy wielopowierzchniowe, samoobsługowe, kupcy alarmują, że dla nich to już jest ostatni oddech, czyli ten kolejny supermarket to będzie kolejne zagrożenie, a w tej chwili myślę, że potrzeby zakupowe mieszkańców są naprawdę dobrze zaspokojone.
Chciałabym zapytać również o sferę zieleni miejskiej, która dotychczas nie tylko była w stagnacji, ale wręcz była w wielu miejscach zniknęła z mapy Świdnicy, zastąpiona granitami. Czy zamierza Pani, jeśli tak, to jak zadbać o świdnicką zieleń? Czy możemy się spodziewać nowych nasadzeń, tworzenia skwerków zieleni i przede wszystkim odpowiedniej pielęgnacji tych drzew, które już na mapie Świdnicy istnieją? Chcemy kontynuować program rewitalizacji świdnickich parków i skwerów. Pierwszym takim skwerem, który będziemy realizować, to skwer przy placu Tysiąclecia. Czeka nas kolejne zadanie pod tytułem Park Centralny, bardzo duże zadanie. Zostało jego wykonanie wstrzymane, ale to ze względu na problemy z firmą wykonawczą, która nie wykonywała swoich zobowiązań jak należy. Wypowiedzieliśmy tę umowę, bo nie mieliśmy gwarancji, że jest to firma terminowa i dobra. To nam daje taką chwilę oddechu na to, żeby zastanowić się, jak w ogóle ma wyglądać Park Centralny. Powiem tak, robimy taki eksperyment pod tytułem konsultacje społeczne. Już przy aranżacji terenu przy placu Tysiąclecia zaprosiliśmy architektów, urbanistów, plastyków, osoby, które mieszkają w Świdnicy od lat. Znamy ich upodobania estetyczne. Wiemy, że są to osoby o dużej wrażliwości estetycznej. Dokonaliśmy takich konsultacji i jednym głosem cała ta grupa powiedziała: odnawiamy skwer przy Tysiąclecia według historycznego planu. Powiem szczerze, mnie też ta wizja jest najbliższa, czyli będziemy mieli piękny skwer z zadbaną zielenią, ze zbiornikiem wodnym, z tryskaczem. Nie będziemy tam robić kosztochłonnej fontanny, ale niech ta woda jednak tam szumi i poprawia nam nastrój. Zrobimy pas zieleni odgradzającej od Alei Niepodległości. Myślę, że będzie to piękne miejsce, takie, jakie było przed wojną, bo ta wizja chyba wszystkim najbardziej się podobała. Przed nami konsultacje dotyczące Parku Centralnego. Pani wie i wiele osób, które mnie zna, również, że ja nie jestem zwolenniczką granitowania parków, granitowania skwerów. Jestem tej wizji przeciwna. Uważam, że każdy skrawek zieleni wart zachowania, trzeba zachować. No i trzeba też rzeczywiście dokonywać nowych nasadzeń, bo staro drzew wymaga nieraz niestety takiej korekty i chociaż to bolesne, ale są stare drzewa, które ze względu na bezpieczeństwo musimy z naszych zasobów usunąć. No a w to miejsce mam nadzieję, że będziemy sadzić nową, ładną zieleń, może zieleń zimozieloną, która jest ozdobą przez cały rok. Od samego początku spotyka się Pani z ostrą krytyką ze strony opozycji i poprzedniej władzy. Na Facebooku powstało tyle niepochlebnych profili, że chyba nie jestem w stanie ich z pamięci wszystkich wymienić. Dlaczego Pani zdaniem tak ostro krytykuje się Pani decyzje? Czy wynika to z tego, że niekiedy są one kontrowersyjne, czy bardziej z tego, że poprzednikom ciężko jest się pogodzić z faktem, że nie mają wpływu już na rządzenie w Świdnicy? Ja powiem tak, staram się nie czytać tego za często i nie psuć sobie humoru, chociaż mi ciężko jest zepsuć humor, bo ja jestem osobą bardzo optymistyczną i pogodną. Natomiast ja wiem, że jest to dzieło kilku, może kilkunastu osób i dokładnie jest tak, jak pani mówiła. Myślę, że część z tych osób wciąż jest w stanie frustracji i nie może się pogodzić, że po 12 latach coś im odebrano, bo nie rozumieją, że takie są właśnie prawa demokracji. Na szczęście w życiu takim rzeczywistym, realnym słyszę o wiele więcej ciepłych, dobrych słów. Dostaję mnóstwo dobrej energii od ludzi znajomych, ale też nieznajomych. I to jest bardzo miłe, bardzo wspierające i dzięki nim mam siłę, żeby codziennie zaczynać zmagania z miastem od nowa i małymi krokami zmieniać ją na lepsze. Czego Świdniczanie mogą spodziewać się w kolejnych miesiącach? Tak jak już mówiłam, przygotowujemy się do kolejnej korekty budżetu i wprowadzimy tam na pewno kolejne małe zadania, na pewno chodniki, bo to jest bardzo potrzebne i to jest sfera bardzo, bardzo zaniedbana. Natomiast będziemy także wprowadzać kolejne inwestycje drogowe. Ja po pierwsze bardzo się cieszę, że rozpocznie się remont ulicy Wałbrzyskiej, o czym już pani mówiła, ale w najbliższych też tygodniach remont ulicy Sikorskiego, bardzo zniszczony, bardzo zaniedbany kawałek. Natomiast prowadzimy także rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad i mamy wielką nadzieję na modernizację 35 drogi krajowej. Od ulicy Łukasińskiego aż za Świdnicę i to dość daleko, bo na pewno do Szczepanowa, może jeszcze dalej, czyli poprawiłby się komfort
podróży do Wrocławia. Po drugie, rozmawiamy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na temat przywrócenia do realizacji modernizacji Alei Niepodległości. To jest też bardzo, bardzo ważna rzecz potrzebna Świdnicy i też tutaj są duże szanse, żeby ten projekt wrócił do realizacji już nie w tym roku, bo w tym roku budżety są pozamykane, ale rok 2016-2017 jest naprawdę takim realnym na modernizację tej właśnie ulicy. No i co bardzo ważne, czekamy na tę kropkę nad i spodziewamy się jej w czerwcu. Ta kropka ma dotyczyć obwodnicy południowej Świdnicy, wielkiego zadania realizowanego ze środków budżetu centralnego, którego efektem będzie uwolnienie miasta od ciężkiego ruchu tranzytowego, który teraz tak bardzo mieszkańcom dokucza. Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych pozytywnych decyzji. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.